Co jak co, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i czas na kolejny odcinek Ultimate Team. W razie czego Back to Glory pojawi się jutro, ponieważ nie będę mógł nagrać odcinka w czwartek rano, przez co film z nagrodami za Gold 1 pojawi się w piątek. Wszystko pod kontrolą, spokojnie. Więc tak, Team of the Season trwa, pojawiają się nowe wyzwania, flashback Rabio. Nie komentuję tego, jednak ja na początku dzisiejszego odcinka chciałem ukończyć hybryd ligowe. To jest grupa wyzwań. Wiecie, ja byłem przekonany, że to skończyłem na początku gry, jednak ja tylko zrobiłem jedne wyzwania zaawansowane. I nawet fajnie, bo dostanę mega paczkę i jeszcze jedną paczkę za ukończenie tych wszystkich czterech wyzwań w sumie. Pozostałe paczki otwierałem na live streamie. No tak, wszystkich tych graczy trafiłem. Nie, przepraszam, jednego musiałem kupić i w sumie otrzymuję mega paczkę oraz... No właśnie, oraz co, bo nawet nie pamiętam, może monet? Paczkę rzadkich kart, czyli to jest kart, paczka za 55 tysięcy albo 45 tysięcy, nie pamiętam nigdy dokładnie jak to wygląda, więc powiem wam tak, jeśli trafię tutaj kartę 83 lub 84, to zrobię SBC o piłkarza z drużyny wybranej przez społeczność, ponieważ właśnie przed chwilą pojawiło się to wyzwanie, a może nawet trafię jakąś kartę Team of the Season właśnie teraz, zobaczmy! Nadal jest szansa, pamiętajmy, może znów... No dobra, jednak, wow. Enzonzi 82, no do niczego mi się nie przyda. Ech, tragedia. Tragedia, jakieś tam duplikaty, ale mogą iść praktycznie na Quixel i paczka, w której trafiłem Rio Ferdinanda. 55 tysięcy jest warte, już mi się przypomniało. A więc proszę. 84 oceny ogólnej, żebym mógł wrzucić do SBC. Będą ekrany, są ekrany, czyli... Kagawa, 83. No cóż no. Naprawdę jestem zawiedziony, ponieważ przez to, że nie logowałem się przez kilka dni do FIFA, to myślałem, że gra mnie przy... O proszę, że ten draft tu będzie na przyszłość, czyli jakbym 15 tysięcy trafił albo 300 FIFA point, cudownie. Co ja tak chciałem skończyć? No przez to, że nie logowałem, nie grałem przez kilka dni, to liczyłem na jakiś fajny prezent od EA. Ale dobra, tak jak powiedziałem, miałem kartę 83 trafić, by zrobić to wyzwanie. No i pewnie, ja sobie tak zerknąłem na ten zespół i właściwie jest tylko kilku graczy, którzy by mi się jakoś przydali. Między innymi... Ndombele, bo ja chciałbym go w ogóle wrzucić do swojej drużyny, o tym sobie porozmawiam za chwilę. Alan, Zlatan... No, no nie wiem, no Alex Telles, Van Bissaka od biedy, więc są chyba cztery karty, które chciałbym trafić. Na pewno żadnej z nich nie trafię, ale spróbuję. I w razie czego tego Onanę, prawdę mówiąc, trafiłem. Było to w trakcie livestreama, wyszło na to, że trafiłem jego zwykłą kartę, przez to, że jej źle zareklamowało, to musieli każdym graczom, którzy trafili kartę Onany, Rodriego i... Sisoko, to one były zareklamowane jako karty do trafienia w paczkach, a one nie są do trafienia w paczkach, tylko poprzez wyzwania tygodniowe oraz SBC, no i musiała być taka rekompensata. Myślałem, że nie trafiłem żadnej z tych kart, a okazało się, że Onana wpadł do mojej drużyny, więc dobrze. Co ja tu miałem zrobić, by mieć pełne zgranie? Coś czuję, że wydam z jakieś 15 tysięcy teraz, jak nie więcej. Florencji, proszę. O rany. To jest niesamowite, ale naprawdę rynek... został zniszczony w tym momencie. Wszystkie karty, które jakoś się łączą, są praktycznie niedostępne. Więc w razie czego sprawdźcie swoje kluby, bo możecie się nieźle wzbogacić. Za tego Delichta musiałem zapłacić 9200. A jestem przekonany, że... no widzicie, nie ma już go na rynku. Gdybym tylko zainwestował. Naprawdę. Kosmos, po prostu kosmos. Jeszcze jestem troszkę zły, bo... Wczoraj sprzedawałem, wiem, że był tani, już 100 monet, nieważne, sprzedawałem swoje karty, które trafiłem w trakcie tego ostatniego pack openingu i gdybym je przetrzymał do dzisiaj, to zarobiłbym znacznie więcej, no ale cóż, nie spodziewałem się, że to aż tak będzie wyglądało, no dwa punkty zgrania, jak ja mam je wyczarować? Okej, wpadłem na jeden jedyny pomysł, który chyba będzie złotym środkiem, Quincy Promes, to jest to. A proszę, 9 tysięcy, udało się, ale i tak to masakra. I wiecie co, to jest dobry moment na otwieranie paczek. Jeśli zachowaliście jakieś paczki wymienne, to otwórzcie je teraz, bo możecie zarobić kupę kasy. Ja też chyba spróbuję porobić jakieś tanie wyzwania. No i udało się. Wydaję tutaj troszkę dużo pieniędzy. Okej, mam kilka kart niewymiennych, jednak 9 tysięcy. 19 tysięcy. 28 tysięcy. Jakieś 33 tysiące za jedną kartę Team of the Season. Czyli nie wiem jak na to spojrzeć, bo Onana na rynku chodzi po 35 tysięcy. Czyli jakbym chciał robić to wyzwanie od zera, to tak naprawdę jeśli trafię kogoś bezużytecznego, to będę mógł go wrzucić do kolejnego wyzwania. Przez co troszkę... dobrze myślę? Nie mam zielonego pojęcia. Stać mnie. Stać mnie, bo mam troszkę monet. Wykorzystajmy je, zabawmy się.
Gwarancja Team of the Season graczy, proszę, ja chcę zobaczyć flagę Francji. Ale wiecie co, znając moje szczęście, to będzie Wan-Bissaka, kolejny prawy obrońca do kolekcji. Jeśli pojawi się flaga Szwecji, to wow. Ale całkowicie szczerze, jeśli miałbym wybierać dwie karty, które chciałbym trafić, to Ndombele lub Alan, bo oni znaleźliby sobie miejsce w mojej drużynie, więc proszę. Lecimy. Oby nie Onana, oby nie Tagliafico. Mamy walkout, mamy pierwszy niebieski walkout. Zacznijmy od tego, że to jest idiotyczne, że karta, którą zdobywa się w tygodniowym wyzwaniu, jest dostępna tutaj. No to nie ma sensu. Okej, miałem niewymiennego Onany, zapłaciłem 35 tysięcy i mam niewymiennego Onany. Onany, tak. Deal życia. Na kilka godzin przed wypuszczeniem tego wyzwania zainwestowałem w kilka kart Onan właśnie. I no nie wiem, bo z tego co mi tak chodzi po 40 tysięcy, czyli możliwe, że z 5, z 20 tysięcy tutaj może wyciągnę. Zobaczmy, czy taki azar coś... O Jezu, on nie poszedł do góry, to szkoda. No dobra, odpuszczamy paczki, odpuszczamy wyzwania. Pewnie zastanawialiście się, skąd ja mam te 600 tysięcy na koncie. No wreszcie ten Firmino musiał wylecieć, jednak problem polega na tym, że mam problem. Mam problem z obsadzeniem tych dwóch pozycji. Bo naprawdę, chciałbym tutaj wrzucić Ndombele, bo on miałby zgranie z Lacazette, z Blon, jednak to oznacza, że muszę kupić kogoś na SPO. I myślałem tutaj o ikonie. Zastanawiam się, jak rynek się zachowa, ponieważ coś jednak czuję, że Ndombele może jeszcze spaść. Z drugiej strony ta karta jest przepiękna i chciałbym ją przetestować najszybciej jak się da. No jednak, chłopak ma kosmiczne statystyki. Nie wiem, czy po prostu chce czekać, by go przetestować. Zróbmy to, zabawmy się. O to tutaj chodzi, trzeba się bawić, kupować te karty, nie chcę czekać. Kurczę, kilka dni, by nim zagrać. Dobra, tak analizuję sytuację. Myślę, że za mniej niż 280 tysięcy powinienem go a jednak nie, okej, rozumiem. Ale 283, jedyna karta na rynku, nikt go nie kupuje, to oznacza, że no... Ta cena może jeszcze spaść, ale no zobaczymy. Chcę go po prostu przetestować. Cyk, kupiony, witaj w zespole. Rok temu nagrywałem film o piłkarzach, którzy mogą stać się wielcy w przyszłości. Ndombele się tam właśnie znalazł. Jestem ciekaw, w jakim klubie skończy. W ogóle Lyon też może zostać tak rozkupiony. Przecież tam jest i Depay, i Fekir. Awar, ten Ndombele, no kopalnia talentów. Na pewno się nieźle wzbogacą. No i nie ukrywam, że każdego z tych graczy widziałbym w Liverpoolu. Potrzebuję piłkarza, który będzie grał na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego. A co tam, niech do nas wróci. Proszę Państwa, pierwsza ikona, którą kupiłem w tym roku w serii Ultimate Team, jest to Roberto Baggio, jednak w tej wersji środkowej. 88 tempa, 89 podań, te statystyki mi się bardzo podobają. No cóż, chyba nigdy nie był jeszcze tak tani w tej FIFA. No i powiem wam tak, brakowało mi piłkarza, który ma 5 gwiazdek sztuczek w tym zespole. Tak myślę, że może naprawdę super grać na tej pozycji, choć no jednak jego cena mówi sama za siebie, ale może inaczej, może gracze po prostu nie są w stanie wykorzystać jego potencjału. Myślę, że tak właśnie jest. I kurczę, znacznie lepiej ta drużyna. No myślę, że Baggio będzie na odrobinę wyższym poziomie niż Firmino. Skąd ja w ogóle mam tyle monet? No dobra, Firmino kosztował blisko 300 tysięcy, Moutinho też poszedł za 100, na dodatek otwierałem dużo tych paczek, więc okej, już ogarniam. Uważam, że ta drużyna jest potężna. Mam nadzieję, że zaraz to udowodni na boisku. Zabawmy się. Okej, to będzie dobry sprawdzian. Roberto Baggio już doskonale znacie, mam nadzieję, że o nim pamiętacie. Jednak, no mówię tutaj, najważniejszy jest Ndombele, bo chcę wiedzieć, czy jest warty tych pieniędzy. Myślałem jeszcze nad tym, by kupić do zespołu właśnie Patryka Vieirę, by grał na środku pomocy. Za każdym razem, gdy grałem przeciwko niemu, niezależnie w jakiej FIFA, to złe wspomnienia, po prostu złe wspomnienia. No jestem ciekaw, czy byłoby to spoko, no jednak postawiłem na tego Ndombele i wolałem kupić środkowego pomocnika ofensywnego, bo no jednak wtedy musiałbym trochę biedniej to rozegrać, przestrzelił Werner z bliskiej odległości. To będzie trudny mecz, bo widzę, że rywal prezentuje naprawdę wysoki poziom. Jednak postawiłem na Ndombele, bo nie skończyłem, bo potrafi atakować. No jednak jako, że on nie grał mnie na pozycji SPD, tylko właśnie SP, to często będzie się podłączał do akcji ofensywnych, przez co... No jednak i ten dribbling, i te podania, i nawet strzały muszą być według mnie wysoko ocenione. Gerrard i Ndombele, zobaczmy, fajna przykładanka, troszkę dziwnie się zatrzymał, Baggio. Wchodzi Gerrard, Ndombele właśnie tutaj się podłącza, podanie do Heung-Minsona, ja też potrafię się bawić, ale Son fajnie to markuje. Położył się Van Dijk, mogłem właściwie powtórzyć to.
I okej, jest dobrze, bo znalazłem się w polu karnym przeciwnika. Dam radę. I Roberto Baggio, no to była mądra próba, bo gdyby to przeszło, ale pamiętajmy, Totti Van Dijk. Przyzwoita karta, wiecie? Galactic Football. 1-0 po dośrodkowaniu Wernera, który nawet no nie patrzył w kierunku pola karnego. Przepięknie. No nie ukrywam, że chciałbym wbić porządną rangę w tym tygodniu Food Champions ze względu na to, że nagrodami są tocy. Tocy w player pickach i gdybym wbił elitę, to 3 karty Team of the Season. Zamiast tej klasycznej paczki z informami, której nigdy nie widzieliście na moim kanale. Ale nie wiem. Jeśli pokonam tego gościa, to w siebie uwierzę. No co ja mogę powiedzieć, gdy zobaczyłem jego skład, to wiedziałem, że to nie będzie łatwy mecz. Tylko no właśnie, jak ja mam na to odpowiedzieć? Bo przez to, że on ciągle podaje, no ja też nie mam za bardzo jak podawać piłki, bo nawet jak ją mam, to ja no muszę grać na kontrę z takim rywalem. I teraz Baggio! Kurczę, no chyba rozumiem naprawdę, czemu dałem za niego 328 tysięcy, chyba że teraz... Do Lacazette, a Lacazette! Boże, ten Van Dijk, jeszcze Gerrard z dystansu. Po prostu strzelam, żeby mieć okazję, żeby mieć jakiś corner, no. Ciśniemy. Krótkie podanie, no i ze schemacikiem, bo to może być moja jedyna okazja. Oj, piękna centra, tylko szkoda, że nikt tam nie był ustawiony. I może być to bardzo groźna kontra, ponieważ Willian już leci w kierunku naszej bramki. Jest tutaj Ndombele. No i okej, rywal standardowo zwalnia. To jest też ciekawe, że tacy lepsi gracze nie starają się szybko kontratakować, tylko właśnie, wiecie, nawet jak mają taką dogodną sytuację, to zwalniają, a teraz Lacazette i Baggio ze spalonego. Ale ma ten instynkt, no szkoda tylko, że to się odbiło od mojego piłkarza, prawda? Dlatego nie... Ach, masakra, bo myślę, że Lacazette by trafił. Ale nie, no jak gram też na takie podania, na posiadanie piłki, to... Nawet fajnie, to... To nie był faul, poślizg... I spójrzcie na Baggio, co on tutaj robi? Wiem, że sterowałem nim przed chwilą, ale to dlatego, że no... Moja drużyna się wraca, Williana nie ma. O rany, już 83 minuta, jak ten mecz szybko zleciał. Rijkaard, przejęcie i czy to będzie Roberto Baggio? Co za powrót do drużyny? Co za błąd też przeciwnika, tak pięknie grał ten cały mecz, a koniec końców podał mi po prostu piłkę prostopadle do Baggio i ten kończy, wow. No i to jest powrót. To jest powrót. W kluczowym momencie nie zawiódł, jego pierwszy strzał w tym meczu. No i cyk, obok Davida De Gea. Tego się prawdę mówiąc nie spodziewałem. Już chciałem go wystawiać na listę transferową, jednak ta bramka sprawia, że zostaje. Werner, widzicie, znów podbicie piłki, centra. No ale David De Gea i... Zobaczmy, Baggio, koniec meczu. 1-1, wow, naprawdę jestem zadowolony, że z tego tak zwanego punktu... No ale jednak... To był bardzo trudny mecz, gdyby to było Food Champions, doszłoby do dogrywki, w dogrywce bym przegrał, jestem przekonany, bo te statystyki są okropne. Ale naprawdę, no muszę podpytać jakiegoś pro playera, jak ja mam kontrować taki styl gry, bo przez to, no jak ja mam odebrać piłkę, no nie umiem. Drugie spotkanie, drugi trudny sprawdzian. O proszę, Alderweireld, to jest akurat ciekawe. Dobra, tym razem wygram. No to będzie kompletnie inne spotkanie, bo rywal po prostu atakuje, ma takich graczy, no... No ale te schematy już naprawdę, no, mam dość, dajcie nową FIFA, bo ciągle te tornada, ciągle podbicia piłki. Ja nie mogę na to patrzeć, bo serio, to jest nudne. Ndombele, okej. I zobaczmy jak się rozpędzi, był faulowany, ale sędzia oczywiście nie zwraca na to uwagi, to jest obrzydliwe. Baggio znów w defensywie i będzie miał okazję do zdobycia gola Roberto Baggio. Chciałem to tak sprytnie rozwiązać, ale może wystarczyło strzelić, bez sensu, za bardzo chcę kombinować. Van Dijk bardzo wysoko ustawiony. Ndombele do Lacazette, ten podcina. Pięknie, 1-0, pierwsza asysta młodego Francuza. Naprawdę podoba mi się ta karta, oczywiście. To jest dopiero drugie spotkanie, ale daje mi to, czego po nim się spodziewałem i to doceniam. Teraz to ja się utrzymuję przy piłce, bo potrafię. Lacazette, Steven Gerrard, na spokojnie. I Ndombele! Okej. Mówię, on nie jest od strzelania. Może strzelać, ale jednak podania, odbiory, to jest jego zadanie w tej drużynie. Co tu się dzieje? Ale on ma takie przyjęcie piłki specyficzne. Podanie! Chyba i tak był spalony. Baggio zdołał podać. Son, wystaw się. Albo Ndombele i cyk. Ojeju. Ojeju, to jest...
ale mam wrażenie, że Ndombele to jest piłkarz, którego potrzebowałem. No, 100 razy lepszy od Moutinho. Podania ma cudowne, sami widzieliście to przed chwilą, idealnie do Sona. Szkoda, że za lekko nacisnąłem strzał, bo jednak powinno być już właściwie 3-0, gdyby nie te wszystkie zmarnowane sytuacje, ale głowa do góry. To jest dobry mecz, tylko no muszę wreszcie zdobyć tę kolejną bramkę. Trudno mi coś powiedzieć o Baggio, prawdę mówiąc, no bo dobra. Zdobył tego gola w poprzednim spotkaniu, ale to tyle. No niestety, nawet jak ma piłkę, to obrońcy rywala bardzo łatwo ją odbierają, przepychają go. Nie za bardzo mi się to podoba, oczywiście, no trochę szacunku do legendy po pierwsze by się przydało, ale no, boję się, że to może być piłkarz maksymalnie na, nie wiem, takie 17 pierwszych spotkań w Foot Champions, a ja takich graczy mieć nie mogę. Ja muszę mieć piłkarzy, którzy przez całe 30 dadzą siebie 100% i będą oferować pełną jakość. No ale dobra, ja też tutaj trafiam na porządnych rywali, to jest jednak koniec końców Liga Pierwsza, więc no zobaczymy, może Baggio po prostu będzie miał takie momenty geniuszu. Na razie to jednak Ndombele jest królem. Baggio, piękne uderzenie! 2 do 0! Ciągle go krytykuję, ale gdy przychodzi co do czego, to on zdobywa te bramki. Przecież to jest naprawdę przepiękne uderzenie, takie soczyste, zza pola karnego, to co lubię najbardziej. Przepraszam, mój drogi przeciwniku, że oglądam powtórkę z tego, co widzę, jeszcze kibic Liverpool, ale no wow! No, kompletnie bez rotacji. No ale dobrze, jeśli tak Roberto Baggio będzie grał też w Foot Champions, to nie widzę powodu, dla którego miałbym go sprzedać. Mbappé. No, myślałem, że znów tak samo jak... O, wreszcie. Poleciał schematem. No co ja mogę poradzić? Te dośrodkowania są nie do zatrzymania. Ale naprawdę, rywal załapał, że to jest jego sposób na zremisowanie w tym meczu, dośrodkowywanie. A ja teraz tak go cisnę, od razu doskakuję. Agresywnie odbieram piłkę, byleby tylko nie mógł wrzucić. I Ndombele będzie szukał kolejnej asysty, nie ma mowy o spalonym. Laka... jednak jest? No i teraz Baggio do Gerarda. Nie taki był mój plan, ale okej. Mamy piłkę, Rijkaard, Ndombele. Czujemy to francuskie zgranie. Czy będzie... No kurczę, to 90. minuta. Jakbym wsadził, byłoby już po meczu, a tak to Mbappé. O Boże święty, co ja zrobiłem tym Van Dijkiem. Blon! Jezus! Baggio! Son! Kick-off glitch, 3-2. No, nie zasłużyłem na porażkę w tym meczu. I ostatni gwizdek, ale kryminał. Kryminał w obronie był przed chwilą, gdy straciłem tego gola. Nie wiem, co ja mogę powiedzieć. Mnóstwo szczęścia w tej końcówce, że udało się zdobyć od razu po rozpoczęciu od środka. No ale jest dobrze. Naprawdę polubiłem Ndombele. Kapitalna karta. No dobrze, przygotowania do Foot Champions uważam za udane. Tak zastanawiam się, co powiedzieć o tym Baggio, bo wydaje mi się, że... No właśnie, dwa mecze, dwie bramki, jedna asysta. Jak na środkowego pomocnika ofensywnego, to są liczby idealne, więc jeszcze chwilę nim pogram. No naprawdę wątpię, że ta cena jakoś mocno spadnie, jak już to może do 300 tysięcy, więc no ta strata 20 tysięcy mnie jakoś nie zaboli. Jednak Ndombele, to jest to, uwielbiam go. Tylko muszę dać mu właśnie styl gry, który podwyższy i strzelanie, i podania. Jestem pewien, że będzie często dochodził do uderzeń z dystansu. Chcę, by zdobywał te bramki. Fajnie, fajnie wygląda ten zespół, no mówię. Pod największym znakiem zapytania stoi tutaj Baggio. Nawet myślę, by ktoś z Premier League tutaj najeść. Tylko przez to, że jednak chciałbym grać tym Ndombele, to no, są problemy ze zgraniem, bo tylko Ikona tutaj pasuje, albo jakiś Francuz z Premier League, a kto tam może być? No Kanté albo Pogba. No właśnie. Chyba, że robimy tak. No nie, bo wtedy Son nie ma zgrania. Tutaj na przykład myślałem o Mbappé na pozycji napastnika, ale to już nie ta półka. Dobrze, ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jutro widzimy się w Back to Glory. Nagrody odbieramy w piątek, ale też nie otworzę wszystkich paczek, bo w piątek wieczorem wychodzi drużyna z sezonu Premier League, czyli w sobotę otworzymy resztę, bo chcę trafić Robertsona. Życzę wam miłego dnia, do zobaczenia jutro. Pozdrawiam. Cześć!